Jeśli na Twojej skrzynce mailowej pojawiła się wiadomość wysłana przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, włącz myślenie i ostrożność. Przestrzega policja. To może być nowy typ ataku cyberprzestępców. Treść nieprawdziwej wiadomości sugeruje odbiorcy pobranie przygotowanego przez CBZC oprogramowania do wykrywania wirusów. Tymczasem link przesłany w wiadomości prowadzi do fałszywej strony internetowej, na której umieszczony jest plik z rozszerzeniem BAT, mogący zawierać szkodliwe oprogramowanie. Instalacja w Twoim urządzeniu może je uczynić niezwykle użytecznym, ale tylko dla przestępców. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podpowiada, że w treści przesyłanej przez oszustów wiadomości występują łatwe do rozpoznania błędy w pisowni. Podany jest nieprawidłowy adres mailowy, ponadto adres strony internetowej poprzedzony jest fałszywą frazą, której treść pokazujemy na dole ekranu. Warto też pamiętać, że policjanci na stronach internetowych swoich jednostek nie udostępniają jakiegokolwiek oprogramowania do diagnostyki systemu operacyjnego. Nasze wskazówki w zakresie używania np. programów antywirusowych mogą dotyczyć jedynie pobierania legalnych, sprawdzonych i oryginalnych programów, ale z oficjalnych domen producentów, dodają funkcjonariusze.